Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, no strasznie dużo o zakotwiczaniu, o przyczynach, ale strasznie mało niestety konkretów. We wtorek przyjęliście założenia, że inflacja w 2022 będzie 3%. No chyba jest to zbyt optymistyczne, ponieważ dla 2021 przyjmowaliście założenie 2%, tymczasem już w tej chwili jest prawie 6% i to jest jedna z najwyższych w Europie inflacji. W związku z tym trend trendem, ale jednak bijemy tutaj rekordy. Eksperci prognozują, że nawet może być paręnaście% w 2022, a konkretnie to na przykład chleb wzrósł rok do roku o 25%, ser żółty 15%, kurczaki 13%, transport 18%, wywóz mięsi 22%, a paliwo 28%. I pytanie, czy w ogóle dostrzegacie to, bo na przykład Marek Suski przyznał, że wzrost cen to w zasadzie go w ogóle nie interesuje. Natomiast premier Morawiecki, pytany o chleb, no coś tam kluczył, coś mówił o trzodzie chlewnej, coś o rolnikach, ale raczej wyglądał, jakby się bardziej cieszył niż przejmował. No, manipulowanie prognozami też tutaj nic nie da, ponieważ wzrost cen ludzie odczuwają i on wywołuje presję na wzrost wynagrodzeń. I pytam konkretnie, co chcecie zrobić, żeby zatrzymać ten trend? Dlaczego NBP, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej nie reagują? W jaki sposób chcecie walczyć z inflacją, jeżeli nie znacie nawet dynamiki wzrostu tych cen? Dziękuję.